Po rozmowie z mężem Marta zdecydowała się na konfrontację ze swoją świadkową. Chce wiedzieć, co tak naprawdę łączy ją z Kacprem. Trzeba było o tym myśleć, zanim rozłożyłaś nogi. Wiem, że źle zrobiłam, no ale nie tylko ja zawiniłam. No wiesz, Kacper twierdzi, że go uwiodłaś. Ja? Nie wiem, jaki kit ci wcisnął, ale jeżeli mleko się rozlało, to powiem ci całą prawdę, jeśli chcesz. Po to tu przyszłam. Ze 3 miesiące temu spotkaliśmy się u wspólnych znajomych na imprezie. Konkretnie, no, u Baśki. Ciebie nie było, no bo Kacper mówił, że źle się czujesz, wymiotujesz. Mhm. No i strasznie się spiliśmy. Wtedy Kacper zaczął się wypłakiwać w rękaw, że odkąd dowiedziałaś się, że jesteś w ciąży, to spadło ci libido i w ogóle ze sobą nie sypiacie. No, a ty uznałaś, że to doskonały pretekst, żeby rozłożyć przed nim nogi. No nie! Tłumaczyłam sobie, że to jednorazowy wybryk. No, on potem zaczął do mnie przyłazić. No i mieliśmy fajny seks. Daruj sobie szczegóły. No wiem, że się podle zachowałam w stosunku do ciebie, no ale Kacper od zawsze mi się podobał. Zawsze miałam do niego słabość. Nie potrafiłam mu odmówić bzykanka. Hej, co jest? Hej. Mam skurcze. Chodź, połóż się. Chodź. Spokojnie, oddychaj głęboko. Zaraz przejdzie. Zadzwonię na pogotowie. Nie dzwonię. No jak ci się coś stanie? Niepotrzebnie wywaliłam jej wszystko prosto z mostu. Ale chciałam być szczera. Zupełnie nie pomyślałam o tym, że nerwy mogą zaszkodzić dziecku. Modlę się, żeby to nie było nic poważnego.